na tej stacji wysiadałem jako dwulatek z takim po niemieckim krasnalem pod ręką. I tu na tym peronie łowerskim ten krasnal mi upadł i się rozsypał. I to było pierwsze moje nieszczęście, nieszczęśliwy przypadek i pierwsza taka dziecięca tragedia wręcz można powiedzieć. Tak się zaczęła mój związek trwający do dnia dzisiejszego z Łowzem. Powiat łowiecki się trochę wyróżniał. Po pierwsze byli ci repatrianci, trochę było dawnych Sybiraków, którzy wcześniej dość to trwali, a później w połowie lat 50. był kolejna jakby fala tych, którzy wrócili z Kazachstanu, na przykład moi tam koledzy. Drugie zjawisko to było w ramach akcji Wisła. Tak? Sporo ludności pochodzenia ukraińskiego. Tu niektóre te gminy, byśmy powiedzieli, były takie bardzo pod wyraźnym, bym powiedział, wpływem tych, którzy się znaleźli tu, a którzy przesiedleni zostali w ramach tej akcji Wisła, tej przymusowej akcji Wisła, prawda? A więc gdzieś repatrianci ze wschodu, ludność pochodzenia ukraińskiego. Niemców było niewielu. Ja pamiętam, w szkole podstawowej były jeszcze dzieci, moi rówieśnicy pochodzenia niemieckiego. Pamiętam to jak dziś, dwoje chyba, którzy później po 56 roku wrócili, znowu akcja była pewna, wrócili do Niemiec. Czy były na tym tle jakieś, mówię delikatnie, animozje, bo konfliktów nie pamiętam żadnych. Chyba nie. Poza tam wspominanymi przez jednych lub drugich jakimiś, można by powiedzieć, niedobrymi wspomnieniami z przeszłości. To myślę, że tutaj trochę to zachodniopomorskie jest dość, uważam, szczególne. Osobiście żałuję, że więcej czasu nie poświęciłem ani historii, ani wnikaniu w tą specyfikę. Ale ona jest. To jest jednak te niemieckie wpływy. Są kulturowe, czy się to komuś podoba, czy nie, prawda? Chociażby ta gorzelnia należąca do jednych z najbardziej nowoczesnych w Polsce, kiedy ojciec ją uruchamiał w 1947-1948 roku. Wiele budynków, bym powiedział, okazałych, prawda? W Łobrzie i te pałace w okolicznych gminach, w okolicznych wsiach. Prawda, to też są pozostałości z tamtych czasów i to niektóre były, pamiętam niektóre w bardzo dobrym stanie. Dlaczego? Dlatego pamiętam, że dwóch moich wujów, jeden był gdzieś w PGR-ze, kierownikiem jednego PGR-u, chyba Karwowo, drugi Sielsko, pamiętam, o właśnie z tych okolicznych, to bywałem tam i mieszkali w tych pałacach, prawda. No więc to były takie czasy. To był PGR-owski kiedyś, właściwie takie województwo PGR-owskie i powiat bardzo PGR-owski, prawda? No i z tych PGR-ów zostało to, co zostało, prawda? Często nic, czy niewiele, prawda? No i to dotknęło też tego typu przedsięwzięć, jak właśnie te zbożowe elewatory. Jakoś tak nie ulegałem, bym powiedział, tym opowieściom historycznym w taki sposób, jaki chciałbym dziś dysponować wiedzą, na którą mógłbym odpowiedzieć na różne pytania, prawda? Pozwalały mi odpowiedzieć na różne pytania dotyczące właśnie przeszłości. No, dziś była mowa, prawda, o tych czasach dla nas już można powiedzieć prehistorycznych, czyli przed II wojną światową. Tak nawiasem mówiąc, w swoich zbiorach mam sporo zdjęć, które są niezwykle interesujące. Z okresu, bym powiedział, kiedy tu były niemieckie władze. Na przykład zdjęcie ukazujące gorzelnię, która tam stała i już po niej zostało trochę gruzów. Prawda? Gorzelnia, która powstała pod koniec XIX wieku i to mam zdjęcie z tego okresu gdzieś, prawda?
To jest niezwykle interesujący dokument. No i tak się składa, że mój świętej pamięci ojciec to mu gorzelnie uruchamiał i był kierownikiem aż do emerytury, prawda? A potem po wielkich zmianach ktoś doszedł do wniosku, że należy to po prostu nie opłaca się produkować tego, co gorzelnia produkowała. W związku z powyższym należy to likwidować. No, no i po gorzelni, po pięknej gorzelni, w sensie pięknej, w sensie architektonicznym i takim no właśnie technicznym również. Tam było wiele urządzeń, które miały wartość, bym powiedział, również taką historyczną, zabytkową, prawda, dla na przykład historii techniki w tych rejonach nie zostało nic. Poza grozami to można zobaczyć. Nie miałem świadomości, bym powiedział, z tej specyfiki, swoistości tych czasów, ducha czasów, prawda, z różnymi ograniczeniami i różnymi utrudnieniami. No ale chciałem się uczyć, chciałem chodzić do szkoły. Chodziłem w Łobrzu do szkoły podstawowej numer 1. Pamiętam, że chodziłem ścieżką wśród gruzów koło kościoła, prawda? I te gruzy do połowy lat 50. to zapamiętałem Łobrzu w gruzach, prawda? No i gdzieś tam w tych gruzach znajdowaliśmy miejsce do kopania piłki, bawienia się niestety w wojnę. No i później, no i pierwsze moje filmowe do radości to były właśnie w kinie Rega, takim malutkim kinie. No to była pierwsza połowa lat 50. W drugiej połowie to już większa świadomość, prawda, tego, co się działo. Zresztą czasy się troszkę zmieniły. Była odwilżna po październiku 56 roku, jednak, no co tu dużo mówić, jakieś takie otwarcie. Na ile to było możliwe w ramach tych ustrojowych, ale było. Ja nie słuchałem jakichś tam przedziwnych, narzuconych pieśni, prawda, tylko słuchałem normalnego rocka, którego i muzyki, której słuchali moi rówieśnicy i starsi na zachodzie. No to co tego nie mam najmniejszych wątpliwości, bo zostały po tym ślady, prawda. Ja oglądałem filmy, które były, tworzyły, jak mówię, pod koniec lat 50., na przełomie lat 50., 60., tworzyły jeden z najbardziej interesujących repertuarów w ogóle. To był znakomity repertuar. Oczywiście zawsze była ten margines na filmy z tego obozu socjalistycznego, ale były najlepsze filmy arcydzieła kina amerykańskiego, francuskiego, brytyjskiego, włoskiego. To wszystko to. Ale to ja się tym zaraziłem w tym dobrym sensie właśnie tu w Łobrzu. Ja w liceum się czułem znakomicie, prawda, bo po prostu byłem odczytany, miałem jakieś rozwinięte zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. I to takie warunki na tej ziemi łobeskiej były stworzone. Był ten Pigmej Klub słynny, prawda? Były występy, koncerty, gościliśmy teatr szczeciński na znakomitej sztuce, znakomitymi aktorami. Były próby kabaretowe, takie turnieje poetyckie. Moim zdaniem, no, wierzyć czasami mi się nie chce, gdyby nie to, że mam bardzo, uważam się za racjonalistyczny i taki stosunek staram się mieć do przeszłości i do przyszłości również, no to czasami bym nie uwierzył. Po maturze poszedłem w świat. Pierwsze było moje pożegnanie, rozstanie się z Łobzem i ziemią łobeską. Dla mnie te lata 60. to kończy co? No, rok 1969. To jest jeden z najważniejszych, a może najważniejszy w moim życiu. Po pierwsze kończę studia, bardzo ładnie. Pierwsza praca, ale z 21 na 22 lipca wraz z panienką, nastolatką i jej rodzicami oglądam lądowanie na Księżycu, Armstrong i Aldrin. Nawiasem mówiąc, z panienką, nastolatką, z którą pozostaję w szczęśliwym związku do dnia dzisiejszego. I doczekaliśmy się trojga wnucząt w różnym wieku.
No i z punktu takiego już profesjonalnego, zawodowego, dla mnie niezwykle istotny rok, bo w październiku została uruchomiona pierwsza sieć komputerowa. Pierwsza sieć, która później ewoluowała i gdzieś około 90 roku narodził się z tego internet. Nastąpiła eksplozja taka internetowa, czyli ta cyberprzestrzeń, czyli czym się zawodowo całe życie zajmuje do dnia dzisiejszego, bo jeszcze jestem profesorem na Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki, który kończyłem właśnie też w 69 roku. Dla mnie też właśnie takim szczególnym jako starego profesora powodem do dumy jest to, że 58 doktorów wypromowałem. Plus jeden, mówię, ten jeden plus jeden to jest doktorat honoris causa, czyli honorowy doktorat Zbigniewa Brzezińskiego. Profesora Brzezińskiego, byłem jego promotorem. Ale wszystko, źródła są wszędzie, wszędzie dostrzegam i pamiętam, że źródła były w Łobzie. W Łobzie w tych latach 50. w podstawówce, w liceum w latach 60. i tak dalej. Także wszystko zawdzięczam temu, tej ziemi łobeskiej.